Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Od 10 lat jestem marszałkiem województwa pomorskiego, województwa położonego w północnej Polsce, położonym w regionie nad Morzem Bałtyckim. Od 2010 roku jestem członkiem Komitetu Regionów, pracującym w Komisji KOTER i w Komisji NAT. Przygotowuję opinię do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie typologii terytorialnej. Opinia dotyczy naszego stosunku do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącej typologii terytorialnej. W istocie bardzo ważna opinia, dlatego że dzisiaj dane zbieramy w bardzo różnych źródłach. One nie mają jakiegoś jednolitego standardu. Bardzo nam zależy, żeby poprzeć Komisję Europejską dla wprowadzenia takiej typologii, umożliwiając tym samym standaryzację opisu różnych regionów, różnych obszarów strukturalnych. Wydaje się, że będziemy mogli wtedy bardziej trafniej dokonywać oceny sytuacji społecznej i gospodarczej regionów bądź subregionów. O, to niezwykle ważne i wręcz kluczowe, dlatego że typologia dotyczy właśnie miast i regionów. Do tej pory zajmowaliśmy się szerzej regionami, ale dzisiaj mówimy wprost, że przy znaczącym zróżnicowaniu wewnątrzregionalnym trzeba dokonać szczegółowego opisu umożliwiającego bardziej trafne określenie problemów, na przykład obszaru metropolitalnego, obszarów wiejskich, obszarów dojazdowych do wielkich miast, obszarów nadmorskich, które też ja reprezentuję w moim województwie, czy też obszarów górskich. Rzeczywiście ta sprawa jest niezwykle w żywotnym interesie regionów i będzie pozwalać w najbliższej przyszłości lepsze ukierunkowanie pomocy publicznej tam, gdzie będą występować takie potrzeby. Moje województwo nie jest jedyne, które jest zainteresowane tym rozporządzeniem Komisji Europejskiej, ale rzeczywiście w moim województwie występuje ogromne zróżnicowanie. Z jednej strony silna metropolia w postaci Gdańska, Sopotu i Gdyni. Z drugiej strony pas nadmorski wymagający z pewnością interwencji publicznej. Wiele obszarów jest cennych pod względem przyrodniczym, które wymagają innej polityki i być może innego strumienia interwencji publicznej. A w jeszcze innym przypadku ogromne zróżnicowanie poziomu bezrobocia. I dla takich regionów typologia terytorialna ma kapitalne znaczenie.